dzisiaj jeszcze złapać. A zatem, drodzy Państwo, czekamy na to, co będzie się działo tutaj dalej. Emocje naprawdę olbrzymie. I widzimy, że już zawodnicy gotowi do wyścigu numer 14. A zatem przed nami dwie najważniejsze, rozstrzygające gonitwy dzisiejszego spotkania. Przenosimy się do komentatorów. No nie mamy nic przeciwko, żeby to wszystko rozstrzygnęło się w ostatnim wyścigu, ale ten czwarty jest piekielnie ważny. Mocna para gości, Martin Waculik, który no, zaczyna w końcu przywodzić punkty, i Janusz Kołodziej, dzisiaj najgorsze miejsce trzecie, a potem albo pierwszy, albo drugi. Przeciwko nim Rafał Okoniewski. Nie ma co tutaj ukrywać i bronić pana Rafała. Dzisiaj jest zdecydowanie poniżej tego, czego oczekiwali kibice i trener Dariusz Śledź. To są tylko 4 punkty w 4 wyścigach. Do tego Łukasz Sówka, młodzieżowiec, 5 punktów z bonusem w 3 startach. Bardzo ważny wyścig i wielka odpowiedzialność zarówno na barkach Łukasza Sówki, no i Okonia, kapitana drużyny PGE Marma Rzeszów. Może tym swoim charakterem właśnie kapitańskim jakoś tutaj da nadzieję na 15 wyścig i na to, żeby jeszcze 2 punkty zostały w Rzeszowie. Na razie 4 przegrywają gospodarze. Na pewno przewaga mentalna po stronie gości, ale w ostatnich wyścigach Rafał Koniecki i Łukasz Sówka nie pojechali dobrze. No to Łukasz stawka jeszcze, zero. Przepraszam, od początku. Mm-hmm. Okoniewski przy kredzie, później Waculik i Sówka pod płotem Janusz Kołodziej. Widzimy 8 punktów i 7 przywieźli goście, 5 i 4 gospodarze. Statystyki po stronie tarnowskich jaskółek, ale serce, walka i chęci na pewno porówno. 20 sekund do startu, no i za chwilę będziemy wiedzieć więcej, a może wręcz przeciwnie, może zupełnie zgłupiejemy i będziemy czekać na 15 gonitwę. Okoniewski, Waculik, Sówka, Kołodziej. Tak to wszystko wygląda. Zaczynamy 14 wyścig za jakieś 3, 2, 1 sekundę. Taśma w górę. Poszli wszyscy równo, świetnie. Kołodziej, znakomicie Okoniewski. To on wygrał ten start. Sówka się w to wmiesza. Jak pojadą goście tutaj po zewnętrznej. Waculik dobrze i teraz dokłada swoją szarżę. Janusz Kołodziej, ależ to zrobił widowiskowo. A pędzi po 3 punkty Rafał Okoniewski, ale nie będzie spokojny. Nikt mu tu nie zapewni jakichś wczasów i wypoczynku. Teraz musiał ratować się Janusz Kołodziej. Było przez chwilę groźnie. Nie porozumieli się tutaj chyba, kto ma atakować ewentualnie Okonia. Teraz już jest jasne, że jeśli ma to nastąpić, to szarży będzie próbował Martin Waculik, ale nie będzie łatwo. Okoniewski już jedzie swoje, już chyba jest przekonany, że jedno okrążenie spokojnie dowiezie, ale Waculik jeszcze się rozpędza. Pokazał ostatnio w Tarnowie, że potrafi walczyć do ostatnich metrów. Jeszcze nabiera gdzieś tam po orbicie prędkości, jeszcze będzie się starał tutaj ugrać 3 punkty, a wtedy także mecz dla jaskółek tarnowskich. Ale jeszcze nie teraz, jeszcze walczymy i bawimy się dalej. Pierwszy Okoniewski, drugi Waculik, punkt Janusza Kołodzieja, czwarty Sówka. Mamy 3-3 i wynik po 14 wyścigach 40-44 prowadzą mistrzowie Polski. Może być jeszcze tylko remis, jeśli myślą o choćby punkcie gospodarza. Tak, statystyki były po stronie gości, ale to na pierwszym polu startowym, bardzo dobrym polu startowym stał Rafał Okoniewski i on tutaj po tych zmianach w swoim motocyklu zdecydowanie ten element poprawił, a jak było widać i na dystansie sobie radził na tyle dobrze, że przywiózł 3 punkty, ale Martin Waculik z dużą agresją na pierwszym mógł aż chyba za bardzo, bo tam utrudnili sobie zadanie goście, a mianowicie Martin Waculik Januszowi Kołodziejowi, i tutaj Łukasz Sówka próbował wykorzystać tą niefrasobliwą jazdę Martina Waculika, który wypycha, nie dość, że sam wyjeżdża dosyć szeroko, to jeszcze wypycha bardzo szeroko Janusza Kołodzieja i proszę zobaczyć, Łukasz Sówka, niewiele mu zabrakło, aby przepraszam, przymknąć do bandy Martina Waculika. Wyjeżdżał pod płoty Łukasz Sówka, skorzystał na tym Janusz Kołodziej, który z pierwszego łuku miał długą drogę do pokonania, ale wyprostowany już motocykl, więc przejechał obok Łukasza Sówki i na wejściu w drugi łuk agresywnym atakiem wszedł pod młodego rzeszowianina. A później Martin Waculik jeszcze pobudzony raz wszedł tak, w bark. Tak, dokładnie. Nie umieli znaleźć dla siebie miejsca na torze, ale Martin Waculik później ruszył za Rafałem Okoniewskim i niewiele brakowało, aby próbował
dokonać ataku i wyprzedzić rzeszowianina, ale dzięki temu mamy wciąż emocje i sprawę wyniku otwartą. Może już nie zwycięstwo gospodarzy jest możliwe, ale remis na pewno.